Na 28. niedzielę zwykłą Kościół proklamuje nam Ewangelię o uczcie weselnej. Ucztę tę przygotował ojciec dla swojego syna i zaprosił gości. Między innymi zaprosił wszystkich spotkanych na rozstajnych drogach, zupełnie przypadkowych ludzi po to, żeby mimo wszystko uczta odbyła się, bo część zaproszonych zlekceważyła, odmówiła, po prostu nie przyszli, nie skorzystali z zaproszenia. Najciekawszy jest moment końcowy, mianowicie wśród tych zaproszonych przypadkowo ludzi znalazł się człowiek, który nie odział się w szatę godową, nie przywdział stroju weselnego. Był taki zwyczaj w starożytności, że król zapraszając na ucztę, przed wejściem darował strój weselny, który trzeba było nałożyć, żeby dodać splendoru całej uroczystości. Ten człowiek nie nałożył stroju weselnego i to zdumiało króla. Zapytał człowieka, czemu nie przywdziałeś stroju godowego. I wtedy człowiek ten milczał, nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. To jest dla nas nauka, pewna alegoria, bardzo czytelna. Czy mamy odwagę, czy mamy dość determinacji, by przywdziać strój weselny na ucztę Króla, którym jest sam Bóg, w Chrystusie Jezusie? My wiemy, czym jest ta szata godowa dla nas, chrześcijan. Jest to szata wiary, nadziei i miłości, szata dobrych uczynków. Ale tak naprawdę tą szatą dla nas jest sam Jezus Chrystus. Podczas Chrztu Świętego słyszymy słowa, że dziecko przyoblekło się w Chrystusa. Właśnie. Również i my pamiętajmy, że kiedyś zostaliśmy przyodziani w Chrystusa. Chodzi o to, żebyśmy tę szatę przywdziewali w naszym codziennym życiu i tą szatą upiększali świat.